Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek dziedzictwa Hogwartu i naszych przygód tutaj w tej grze. Proszę Państwa, znajdujemy się w Hogsmeade. No i czas jakąś misję sobie wziąć. Zobaczmy, co my tam mamy za misję. To po Gobli de Gucku. Miałbym porozmawiać za mitem. Lodgok chce się ze mną spotkać w goblińskiej kopalni na południe od Hogwartu. Prosił, żeby wziąć ze sobą kogoś, kto zna Gobli de Gucki. A widzicie. No dobra, ale to za moment. Zobaczmy, co my tutaj jeszcze byśmy ciekawego mieli. To źrebie umarłych kuszące jest. Porozmawiaj ze Smykiem w pokoju życzeń. Dobra. Dobra, ogarniemy temat, tylko mapka teraz i mapa Hogwartu i teleporcik. No, ciekawe, co Smyku teraz wymyśli, ten nasz wielki, mały dik. Ale zanim to nastąpi, zanim porozmawiamy, to oczywiście warto by zebrać roślinki. To zawsze się przydaje. Pyk, proszę uprzejmie, ciach. Wszystko ładnie tutaj nam wyrosło. O, mamy jadowitą tentakulę i jeszcze tutaj mamy... I znowu zapomniałem. Owoc figi abyssyńskiej. Dobra, niech i tak będzie. Dobra, w porządku. Można lecieć do Smyka, a to niech sobie tutaj rośnie. Jeszcze zwierzątka by przydało się nakarmić, ale to za chwilę. Tak, z Dickiem chcę porozmawiać, aczkolwiek niechętnie. Tak, cześć Diku, chciałeś ze mną rozmawiać. Hello Dick. You wanted to talk to me. Indeed. Dick thought you might want to learn how to build a breeding pen so that you can breed beasts. Proszę Państwa, cóż to za fajne zadanie. Ja myślałem, że to będziemy łapać te strale. A tu się okazuje, że on chce nas nauczyć budowy zagrody hodowlanej. A tu Kaczy się, zdaje się, pytał tam pod którymś odcinkiem, czy mamy taką zagrodę. No to właśnie teraz będziemy się uczyć tego. That sounds like a very good idea. Rescuing and breeding beasts go hand in hand. Young beasts are particularly vulnerable to poachers. Breeding beasts here in the room will allow us to keep the younger ones safe. I see. What do I need to do? First, bring a pair of beasts to the room. One male, one female. Deeg suggests rescuing thestrals, as they're at great risk from poachers. Noble creatures, but their relationship with death gives them a bad reputation. They're prized by poachers for their tail hairs. I've seen thestrals before, but where would I find a pair of them nearby? Deeg has seen some wild thestrals not too far from the Hogwarts grounds. Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen from Tomes and Scrolls and gather the materials it requires. Once you've rescued the thestrals and you have the spellcraft, you come and find Deek. No i fajnie. Dobra, czyli jednym słowem robimy burdel dla zwierząt i to za totalną darmochę. Okej, okay. Mamy uratować samca thestrala, mamy kupić magiczny wzór za... Aha, czyli nie za taką totalną darmochę. Magiczny wzór zagrody hodowlanej. To w Hogsmeade, tak? Czekajcie, Hogsmeade. Zaznaczmy sobie tutaj księgi i zwoje i tu się teleportujemy. To stąd będzie bliżej. Natomiast, no ciekawe, rozmnażanie zwierząt. To mało tego, że więcej tego będziemy mogli ogarnąć, to może i sprzedać. Czekajcie, bo kurczę, się zakręciłem i... A, nie chcę mnie poprowadzić tam. A, żeś ty, synu. Dobra, z buta pociśniemy. Księgi i zwoje. A, ja dobrze biegnę? Właściwie nie. Kurde, źle biegnę, no. To ja biegnę do tego drugiego znacznika, gdzie mam te strale łapać, a teraz... No teraz biegniemy dobrze. To dobrze, że się jeszcze w Hogsmeade to pamiętałem, nie? Bo tak to bym przeleciał pół mapy z buta. I dzień dobry. Nice to see you too, you too. Let's look at what we have, shall we? Dobra, i my mamy kupić magiczny wzór
zagrody hodowlanej. Dobra. Tysiączek, jakoś to sobie odbije. Ale moment, moment. Co on tam jeszcze posiada? Jakiś taki magiczny wzór do eliksirów. Kurczę, ten stół z trzema małymi donicami kuszące jest, wiecie? A tu z pięcioma. Zakładając, słuchajcie, że my mamy limit 7 stołów. No. To by było coś. 2,5 koła, ale będę znowu musiał handlować. Ja pierdzielę. Nothing like finding just the right thing, is there? Kompostownik też się może przydać za 1000. Bo w momencie, kiedy zrobimy sobie nawóz, to będziemy mogli zwiększyć ilość, nie? Magiczny wzór skaczący kociołek. Nie wiem, do czego mi to odblokowuje zdolność wyczarowania skaczącego kociołka. Ten mały magiczny kociołek raz na jakiś czas uważa... A, losowy eliksir. To jest fajne, ale może nie na teraz. Uszlachetniacz materiałów. Odblokowuje zdolność wyczarowania uszlachetniacza materiałów. Użyj go do produkcji kamienia księżycowego, który jest niezbędny do magicznych wzorów wyczarowań. O, wow, no to też fajne. Dobra, tutaj duże donice, tu średnie donice, tutaj dwie średnie donice, a tu trzy średnie donice. Aha, czyli małe donice to mogą być w pięć. No dobra, ale mamy to, co trzeba. Połowę hajsu już wydałem, także fajnie. No i teraz samca Testrala musimy uratować. Dobrze, niech i tak będzie. Jeżeli chodzi o odległość, to spora, ale wylecimy sobie tutaj z buta za Hogsmeade i tam będzie już można sobie miotły użyć. Bo tu jest niestety zamknięta przestrzeń powietrzna dla lotów. Więc tutaj, proszę bardzo, tędy, pyk, pyk, pyk. On teraz wypowie kwestię. No właśnie, zawsze to samo. No, dajesz, dajesz, mistrzuniu. I o, i teraz możemy pyk i ciśniemy. Lecąc nad ziemią, to możemy bezstratnie używać tego dopalacza. Czyli nam tego żółtego paska tutaj... Uźwa, co to było? Możemy... O, teraz dopiero żółty pasek się zużywa, ale to wystarczy lot obniżyć, nie? No, to be careful, bo tu wiesz, tu straszą. Duchy, łakomczuchy. Okej, okay. No rzeczywiście taka mało przyjemna ta okolica jest. Tu jakaś chatka. Aha, ale... A, ja się tu mogłem teleportować. Dobra, to nic. To nic. Słuchajcie, pomysł jest taki. Żeby wylądować... O, sporo tych testrali. Wylądujmy tu może. Tam ktoś łazi, gobliny tam łażą. To może nie aż tak blisko. Przestań gadać. Jedna, słuchajcie, rzecz. Ponieważ testrale nie są takie proste do złapania, to ja proponuję, żeby... połączyć pewne zaklęcia. Ogarnęlibyśmy zaklęcie na niewidzialność, żeby się jak najbardziej zbliżyć do danego testrala, po czym aresto momentum, żeby go spowolnić bądź zatrzymać. No nie wiem, jak to ma funkcjonować, ale taki jest plan i taki jest pomysł. I zobaczymy, czy ten pomysł wypali. Jeżeli tak, to fajnie. Jeżeli nie, no to będziemy kombinować inaczej. Teraz wybrać samca trzeba. I to jest akurat samczyk. No dobra. Czyli... A! Kurde! No ładnie! Dobra, szybko 4. A, uda się, czy się nie uda? Oj, ucieka! Ajajaj, ale... Dobrze, słuchajcie. Pomysł jest dobry, ale trzeba działać szybciej. Ale tak to pomysł jest dobry, niech one tutaj wrócą. Takie zaawansowane łapanie testrali, kurde, no. No, już jeden wraca. Tak się jeszcze mityguje trochę, ale może wyląduje, zobaczymy. Ale to jest samiczka, to nie jest potrzebna. A tam mamy samca, dobra. A zatem,
I szybciutko fy. Spamujemy i... A o kurna, to jest... Ale dało się! Dobra, ale ja bym jeszcze złapał samicę, słuchajcie. Profilaktycznie, a jednak jeszcze samicę. Kurczę, tak jak mi teraz ta samica się pokazała, to tak doszedłem do wniosku, że fajnie by było. To jest akurat samiec. Natomiast czekamy na samiczkę jeszcze. No i ten sobie legnął. No gdzie ta samica? Oj, mam nadzieję, że ja ich nie wypuszczyłem tak kompletnie, ale no jeden nam tutaj wpadł, nie? Jak złapiemy samicę, to mamy wrócić do smyka i ze smykiem porozmawiać w pokoju życzeń, więc ogarniemy sobie to. Co z tymi testralami, kurczę? No, takie niepokojące to jest. A. Czy tam może jakieś się chowają? O, sok z pijawek można. Czemu nie? Ten to albo mało kumaty jest, ten samiec, albo nie wiem co. O, dobra. Jeden nadlatuje. I to, a to też samiec. No dajcie spokój, kuźwa. To takiego pecha mieć, że jak teraz samicy potrzebuje, to nie ma. Chyba, że... Bo może być też taka ewentualność, bo one się tu kładą spać, nie? No może jest też taka ewentualność, że one po prostu gdzieś śpią. I dlatego ich tu nie ma. No ja bym się odsunął nieco dalej. A tu jakaś żabcia. Ja bym się nieco dalej może odsunął. To wtedy nadlecą. Kto wie. Nawet jakby tak trzeba było poza obszar renderowania. Czekajcie, no bo tutaj jest taka chatka, nie? To w tej chatce mamy teleport. Więc my w rezultacie moglibyśmy tutaj wrócić. Tylko jeżeli mamy je rozmnażać, to na dobrą sprawę wydaje mi się, że samica by się bardziej przydała. Chyba, że ten testral, którego posiadamy, to jest właśnie samica. Bo tam, przyznam szczerze, nie przyuważyłem. O, jeden coś tam czai. No nie ma samic, jak widzicie. To zróbmy inaczej. O, a to ptaszek jest. Zróbmy inaczej. Złapiemy jeszcze jednego samca. Spamujemy. Zanim on wstanie. I elegancko. No dobra, dwa samce złapane. To może teraz... O, nadlatuje jakiś. I to jest... Kuźwa, no dalej samiec, no. Ale on odleciał. Pewnie nas przyuważył. Odsuńmy się nieco, a może akurat... Może akurat tym razem samiczka przyleci. O, wraca. Tylko, że to jest pewnie ten samiec, no. A, to trzeba mieć, kuźwa, nie fart, no. Jak już człowiek by chciał... Ten tam w poślizg wpadł, bo to na śniegu. Chce panie opony na zimowe zmień, to będziesz lepiej trochę się trzymał na wierzchni. Co ty jesteś, kurczę? Ty jesteś samcem, prawda? Tak. No i nie ma samic, chyba że tam dalej. No mówię wam, zaawansowane ma panie testrali. Położysz się? Fajnie byłoby, jakbyś się położył, bo wtedy zanim ty wstaniesz,
To trochę czasu mija. I to Arrestum Momentum działa. Nie, on się teraz pasie z Kubary, no. No dobra. Zmamujemy. To już. O, masz, następny leci. Nie. A dobra, udało się. No nie, no leci następny i to chyba jest samiczka, no. Kurde, no. Dlaczegoż to ja mam takiego pecha? Ciekawy jestem, co to za namiot tutaj, co tam można kupić. O, mam pomysła. Chodźmy się przekonać. A, to on jeszcze tutaj. Okej. Czy ty tutaj będziesz lądować, czy... Nie, no dobra, idziemy zobaczyć, co to za handlarz tu jest. Czy ja tam mogę coś sprzedać? Jeżeli tak, to fajnie. Może zwierzęta. Kurde, nie pamiętam, czy ja tu byłem, czy nie byłem. Dzień dobry. A, to byliśmy tutaj. To ten, on ma tę miotłę za 5 koła. No dobra. To nie, to... To pan, to mi się nie przyda do niczego. O! Mam ten stralek, ląduje. Okej, okay. I oby to już była samiczka. Jeżeli to będzie samiczka, no bo to ile tych samców może być, nie? To wówczas jeszcze sobie samiczkę spróbujemy złapać i to będę miał wtedy parkę do hodowli, a pozostałe te strale na sprzedaż, więc będziemy mogli zerknąć na... O kuźwa, samiec, no dacie wywiarę? Czyli nie zerkniemy, nie wiem, może coś się zbugowało. Dobra, pomysł jest taki, żeby jednak już do Hogwartu pocisnąć, bo... I teraz módlmy się, żeby testral, którego mamy, tego, którego otrzymałem z wersją Deluxe, wszystko jedno, to żeby to była samica, nie? No. I've rescued the Thestrals and bought the spellcraft for the pen. Excellent. Now, to breed your Thestrals, simply release them into the same vivarium in which you conjure the pen. A, czyli nad morzem. Use the pen to start the process. Come and see Deke when you're finished. I shall. I wonder where I should conjure their pen. O! O, czyżby następne miejsce? No, słuchajcie. Kolejne... A, bagna, swamp. Elegancko. Elegancko, słuchajcie, to bagna będziemy mieli teraz. Deke never grows tired of the room's surprises. We now have the perfect place for those Thestrals. Please let Deke know once you've bred them. Okej, okay, dobra. To mamy wyczarować zagrodę. To zróbmy to. Taki klimacik. No w sumie rzeczywiście do Thestrali to pasuje. Gdzie by tę zagrodę machnąć? Może tutaj blisko wejścia. Też nie wiem, jakie to jest duże. Przekonajmy się. 15 kamieni księżycowych to kosztuje, drodzy państwo. A tutaj do odblokowania jest jeszcze karnik dla zwierząt i skrzynia z zabawkami dla zwierząt. No to fajne. O kurde. To chyba wielkie jest. Uuu. Dobra, takie coś. Musimy to dobrze tutaj wpasować, słuchajcie. Dobra, niech sobie stoi. Czemu nie? Jedna na razie mi wystarczy. Okej. Okay. I co to teraz tu się... Jak to się robi? Aha, te strale muszę wypuścić pewnie, tak? Czy jak? Wypuść zwierzęta, aby je rozmnożyć. Zwierzęta można ratować w Highlandach. Hodowla zwierząt. No dobra. Ale my tutaj mamy... same samce. dobra, dodaj zwierzę do menażerii. Okej, okay, i co to teraz? Co się z tym stanie? A, widzicie. No to samica jest potrzebna. No dobra, mamy tutaj takiego. Dzień dobry panu.
To chodźmy może do tej drugiej takiej zagrody, którą mamy tam nad morzem. Złapać... A, to ona jest tam. Złapać Testrala, tego, którego mamy, nie? I gdzie ty jesteś teraz, Testralku? O, jesteś. Jest i on. I to jest, słuchajcie, Sepulchria samiczka to jest. Dobra. O, przepraszam cię bardzo. Nie ten czar, kuźwa. Ja cię bardzo przepraszam. To dobrze, że to tym zaklęciem. Z dwojga złego, nie? Może ja już sobie tak to ustawię, słuchajcie. Ależ ją machnąłem, kuźwa, tam. Biedna się rozkraczyła, bo nie wiedziała, o co chodzi. Mówi, kuźwa, ale ja mam skrzydła, ćwoku. Sama potrafię latać. No i takie tam. No dobrze. To teraz tak, wypuśćmy tego drugiego Testrala i to jest ta nasza samiczka. Elegancko. Dobra. I to byśmy mieli. To teraz tak. Sepulchry je ogarniemy. W międzyczasie... A gdzie ten drugi Testral? Drugi Testral, kuźwa, zaginął w akcji, tak? O, jest tam. Dobra, to teraz drugiego Testrala jeszcze ogarnąć. Też go wyczeszemy ładnie. No. O. Tak, po jajach. No dobra, można i tak. Tutaj sobie zbierzemy włosie. Tutaj też. I teraz zobaczymy. O! I teraz można, Testral. Testrale to urzekające skrzydlate konie widoczne tylko dla tych, którzy ujrzeli śmierć. No i elegancko, bardzo dobrze, ogarniamy. Okej. I teraz co? Aha, i ona sobie leży. Hodowla zwierząt. To aż pół godziny będzie trwało. No dobra, no można i w ten sposób. Nie ma najmniejszego problemu, słuchajcie. Dobrze, użyj zagrody hodowlanej, aby rozmnożyć te strale, ale to trochę będzie, słuchajcie, trwało. W związku z powyższym ja proponuję, żebyśmy do szpona i kła tutaj sobie skoczyli. A to ze względu na fakt, iż, bo ponieważ chcemy zobaczyć, ile te strale kosztują, znaczy ile są warte, tak, w sprzedaży, w skupie. Dobra, już się tam nie powtarzaj się. Kieł i szpon. Zaraz sobie sprawdzimy. Dzień dobry. Dobra. Mamy Testrale na sprzedaż. Kurna, 120? Poważnie? To pogięło panią chyba. To jest, powiem wam szczerze, tak słabe, jeżeli chodzi o wartość tych zwierzaków. To już pówki lepiej łapać, bo są prostsze do złapania, ale że takie zwierzę, kuźwa, jest tak tanie, a ciężko je złapać, to po prostu masakra. Dobra, sprzedamy, bo... Znaczy, jednego sprzedam, drugiego to wypuszczę. Zamknij japę, bo zdzierasz, kuźwa, wyzysk tutaj jest i tyle, i nie chcę z tobą więcej gadać, nigdy tu więcej nie przyjdę w tym odcinku. No, natomiast słuchajcie, no tutaj pół godziny trzeba czekać, no to trudno, no się poczeka. Wypuszczę jeszcze tego jednego samca, słuchajcie, to przynajmniej włosie da. Natomiast ja jeszcze... O cholera, gdzie ja skoczyłem? Kurde. Poważnie, Pabelus. No, co ty opierdzielasz dzisiaj? A ja sobie jeszcze skoczę po jedną samiczkę. Oczywiście to już poza odcinkiem będzie. Tak, żeby mieć dwie pary, nie? No, myślę, że to akurat będzie fajne. Oczywiście dostawię też drugą zagrodę. Powiem wam szczerze, że tutaj to jeszcze pasuje mi ta ropucha olbrzymia, którą mamy. Żeby ją tutaj wsadzić, nie? To też taki bagnisty teren, nie? To myślę, że będzie ciekawe. Też ciekawe to młode, tak? Co to się urodzi? No.
ale to sprawdzimy sobie w kolejnym odcinku. Ja się z Państwem żegnam, dzięki za obejrzenie materiału, zostawcie łapki w górę, zostawcie subskrypcję, sekcja komentarzy należy do Was, trzymajcie się i do zobaczenia, pa pa.